Dzień dobry, witam wszystkich Państwa jeszcze raz po przerwie i zapraszam na pierwszy dzisiejszy panel zatytułowany Białorusini i Polacy, ofiary komunizmu, zbrodnie w Związku Sowieckim. Panel będzie się składał z czterech referatów, a o jego poprowadzenie, moderację bardzo proszę panią Olgę Lebiediewą, historyczkę, absolwentkę Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorantkę na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce UW, zajmującą się problematyką pamięci historycznej na przykładzie Muzeów Państw Postkomunistycznych, a także koordynatorkę sekcji wschodniej w Dziale Archiwum Instytutu Pileckiego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa dzisiaj na naszym Dobry pierwszym. Dzień. Bardzo Państwa zachęcam do zadawania pytań. Żeby zadać pytanie, trzeba na pasku na dole, na Zoomie, znaleźć Q&A i tam możecie Państwo pisać swoje pytanie. Wszystkie pytania zostaną przeze mnie odczytane. Jest mi bardzo miło powitać dzisiejszych prelegentów. Naszymi gośćmi dzisiaj są wybitni historycy z Białorusi i Polski, pan profesor Aleksander Smalanczuk, pani doktor Nina Sturzyńska, pan doktor Ichor Malnikał oraz pan doktor Maciej Wyr. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam prośbę do prelegentów, żeby po wygłoszeniu swojego referatu wyłączyć mikrofon i kamerkę i ponownie łączyć kamerki po wszystkich czterech referatach. W takim razie możemy zaczynać. I jako pierwszy referat wygłosi pan profesor Aleksander Smalanczuk. Pan profesor jest historykiem, profesorem Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz profesorem wizytującym Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesor zajmuje się historią ruchów narodowych na Białorusi i Litwie w XIX-XX wieku, historią polityczną Białorusi w XX wieku, urbanistyką historyczną oraz historią mówioną. Jest autorem szeregu monografii naukowych. Poza tym jest redaktorem naczelnym Homo Historicus, rocznika antropologii i historii oraz rocznika katedry biorutynistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współautorem projektu internetowego Białoruskie Archiwum Historii Mówionej, członkiem zarządu Komitetu Białoruskiego Towarzystwa Historycznego Miejsc Grodno-Białystok, członkiem Rady Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kopie. Dziś pan profesor wygłosi referat pod tytułem Represje polityczne w Białoruskiej SRS w latach 1920-1940. Problematyka badawcza. Panie profesorze, oddaję panu głos. Dzień dobry, szanowni koledzy, szanowni siebry. Dzień dobry, szanowni koledzy, szanowni przyjaciele. Ja też chciałbym rozpocząć od podziękowania organizatorom tej konferencji. Tematyka, która dla Białorusi obecnie brzmi bardzo aktualnie. Nina Sturzyńska w jednym ze swoich ostatnich artykułów, nawet zatytułowała Przeszłość, która nie przeszła. Właśnie artykuł poświęcony represjom, więc moje wystąpienie nie będzie referatem w takim tradycyjnym rozumieniu. Po prostu opowiem o kilku spostrzeżeniach odnośnie stanu badań historycznych problemu represji masowych w BSRS, a także opowiem o polityce historycznej w obecnej Republice Białorusi. I też opowiem o kilku kwestiach, być może o nowych kierunkach badań represji sowieckich w Białorusi. Historia polityczna Białorusi w latach 20-40 XX wieku czasami jest nazywana jako katastrofa narodowa. Ja być może wykorzystałbym mocniejszego wyrazu. Możemy mówić nie tylko o katastrofie narodowej, możemy mówić o katastrofie antropologicznej, ponieważ masowość represji sowieckich, faktycznie jednym ze skutków tej represji było po prostu zniszczenie wolnej jednostki, wolnego człowieka i wychowanie pokoleń ludzi, którzy nawet nie są w stanie myśleć o własnych prawach do wolnego i szczęśliwego życia we własnym kraju. Współczesna problematyka, historiografia białoruska, historiografia problematyki masowych represji sowieckich liczy już około 30 lat. Uważam, że
badania pod tym kierunku i w ogóle Kuropat, o których dzisiaj rozmawiamy, zaczęły się właśnie 30 lat temu. Centralną postacią tych badań jest niewątpliwie Zianon Paźniak. Później dołączyli inni archeolodzy, Mikołaj Krywalcewicz i inni. Ich zasługą tych pierwszych badaczy Kuropat w latach 80., na początku lat 90., były nie tylko badania, które zostały przeprowadzone, ale także zapisy wspomnień mieszkańców okolic Kuropat. I w 1994 roku ukazała się publikacja Kuropaty. Później, jak wiemy, przeprowadzono ponowne śledztwo, które rozpoczęła Prokuratura Generalna Republiki Białoruś. W latach 97-98 ukazała się jeszcze publikacja w 2002 roku. Było to wydanie Archiwum Historii Najnowszej, badanie masowych represji w Białorusi. Kuropaty są także ważne dlatego, że ich los jako miejsce pamięci odzwierciedlające przestępstwa systemu sowieckiego pozwala zastanowić się nad specyfiką polityki historycznej w Białorusi obecnie, która jest oparta o to, żeby jednak bronić podstawowych idei jeszcze systemu jeszcze sowieckiego, który zniknął jeszcze w roku 1991. I ta polityka historyczna niewątpliwie zawiera krytykę badań naukowych, represji sowieckich, zarzuca autorom zniekształcenie faktów, zajmuje się rehabilitacją stalinizmu, jego przestępstw w polityce wewnętrznej i zewnętrznej ZSRR. Ważną cechą tej polityki historycznej wobec Białorusi jest dążenie do kontroli badań historycznych. Kontrola badaczy, kontrola wolności wyboru tematyki i metod badawczych. Walka o Kuropaty, walka o pamięć o Kuropatach, która się zaczęła w roku 1988, ta walka trwa nadal. Narodowa wandalizm państwa przeciwstawia się chęci ludzi, aby upamiętnić to miejsce. Pamiętamy, jak Łukaszenka niszczył krzyże pamięci narodowej buldożerami i po roku, w roku 2019 ukazała się książka Pławińskiego o Kuropatach, gdzie właśnie po raz kolejny przedsięwzięto próbę przerzucenia odpowiedzi za Kuropaty na nazistów. Chciałbym jeszcze dodać, że Łukaszenka podczas publicznych gratulacji KGB w roku 2018, w sumie z okazji stulecia, w sumie uznał za słuszne represje prowadzone przez KGB, mówiąc, że bez was nie byłoby nas, więc niewątpliwie postawił znak równości pomiędzy sobą a kierownictwem sowieckim. Bardzo ważnym elementem polityki jest zamknięcie archiwów KGB i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące problematyki represji. Chociaż nie oznacza to, że nie da się zajmować problematyką represji w Białorusi. Da się nią zajmować, można wykorzystywać nawet pewne zbiory archiwalne, takie jak Archiwum Narodowe Republiki Białoruś, tak zwany zbiór 4B, jest to Partia Komunistyczna Białorusi, Komitet Centralny, ale też archiwa innych krajów, jak na przykład Archiwum Organów Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie, Archiwum Akt Nowych ze zbiorem 2478, który się nazywa Polacy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. I tam są de facto kopie spraw archiwalnych, spraw śledczych, między innymi z archiwum KGB w Mińsku. Jakie są wyniki tej polityki historycznej? Przede wszystkim grupa badaczy, którzy się zajmują problematyką represji w ciągu 30 lat. Ta grupa badaczy ilościowo prawie się nie zmieniła. Tutaj są właśnie uczestnicy naszej konferencji. Wspomniana Nina Sturzyńska, Ihar Kuźniacow, Ihar Mielnikow,
także nieobecny Władimir Adamuszka, autor książki Represje polityczne w latach 20-50 w Białorusi, która się ukazała jeszcze w roku 1994, Anatol Wielki, Iryna Ramanowa, Tadeusz Gawin, Zmicier Drost, Iryna Kasztelian oraz inni. Szereg badaczy już nie są z nami, jak Platono i inni. Oczywiście ta problematyka jest pod stałą presją ze strony władz. Teraz niektórzy nawet są prześladowani w ramach śledztw administracyjnych czy nawet karnych. Ale niestety wśród tych badaczy prawie nie ma badaczy młodych, młodszej generacji. Sytuacja białoruska w historiografii wygląda szczególnie okropnie, jeśli porówna się ona na przykład z sąsiadującą Ukrainą. W 2011 roku zorganizowaliśmy w Mińsku konferencję represji masowych ZSRR w badaniach i w pamięci i w pewnym sensie tę historię wyciągnęli koledzy ukraińscy, którzy przysłali ponad 40 zgłoszeń, a my nawet po prostu nie mogliśmy wszystkich przyjąć na tę konferencję. I w wyniku publikacji naukowej, która się ukazała w roku 2019, w 18 prawie połowa tekstów, z 35 tekstów prawie połowa to są artykuły kolegów ukraińskich, białoruskich autorów. Było tylko 11 przy najszerszym zaproszeniu właśnie Białorusinów. Oczywiście sytuacja ukraińska różni się od białoruskiej, jednak jeśli chodzi o otwartość archiwów, o wolność badań historycznych. Problematyka represji natomiast i dla Ukrainy, i dla Białorusi jest najbardziej priorytetową w chwili obecnej. I myślę, że tak pozostanie. Jeśli chodzi o instytucje białoruskie, problematyką represji nas zajmuje się Białoruskie Archiwum Historii Ustnej, które nie jest zrzeszeniem zawodowym. Trzeba także podkreślić ograniczenie problematyki badań. Przede wszystkim dotyczy ona pewnych operacji narodowych albo społecznych NKWD, Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, bo też badanie losów ofiar represji, odzwierciedlenie pamięci tychże osób, albo też historia ustna. Tatiana Proćko opisała o kształtowaniu systemu totalitarnego w Białorusi w latach 1917-41. Książka ukazała się w roku 1994, kiedy właśnie można mówić o takiej eksplozji badań, chociaż została opublikowana w roku 2002. Także Michał Kaściuk pisze o systemie bolszewików, chociaż te książki nie spotkały się z właściwym odzewem. I też warto je jeszcze przeanalizować, ponieważ w tym samym okresie w historiografii ukraińskiej masowy terror jest postrzegany jako sposób zarządzania państwowego. W konferencji mińskiej, o której już opowiadałem, koledzy ukraińscy rozpatrują represję jako mechanizm kształtowania władzy sowieckiej w różnych regionach państwa. A analizowana jest kampania wyborcza, system edukacyjny, który też sprzyjał reformom. Jeśli chodzi o podejście ukraińskie, tam represje są rozpatrywane jako sposób właśnie zarządzania władz sowieckich, jedyny możliwy sposób. Kiedy jeszcze pracowałem nad dokumentami dla publikacji poświęconej polityce pierwszych Sowietów w Białorusi Zachodniej, w północno-wschodnich województwach międzywojenne Polski w latach 1939-41, o projekcie, który rozpoczął Centrum Dialogu i Porozumienia Polsko-Rosyjskiego w Warszawie. Dokumenty organów sowieckich w porównaniu z reakcją ludności miejscowej to na przykład reformy sowieckie, które dotyczyły systemu wyborczego, życia kulturalnego, przemysłu oraz innych. To były poszczególne elementy polityki terroru masowego, który nie zawsze postrzegamy tak, jak należy. SRS pod lata 30. tam to praktycznie była norma życia. Zaś jeśli chodzi o międzywojenną Polskę, to był prawdziwy koniec świata.
Jeśli chodzi o pewne nowe kierunki, na które chciałbym zwrócić uwagę, to ponieważ nie jestem specjalistą właśnie w tym zakresie, to o nowych kierunkach pomyślałam, kiedy się zajmowałem i nadal się zajmuję historią ustną dotyczącą pamięci Białorusinów o 20. stuleciu. I pierwsza kwestia, która przychodzi mi do głowy, to jest to, że bardzo często te rzeczy tradycyjnie w historiografii, które są tłumaczone jak jakiś taki żywiołowy bunt, który jest spowodowany wcześniejszymi konfliktami narodowymi czy społecznymi, to trzeba jednak postrzegać jako też sposób represji. Wrzesień, październik roku 1939 i niby ten chłopski bunt, powstanie chłopów przeciwko polskim panom i zabójstwo Romana Skirmunta w październiku 1939 roku tak naprawdę była częścią operacji białoruskich funkcjonariuszy i była dokonana na jego rozkaz, więc wówczas postanowiono, że ofiary rewolucji będą właśnie ofiarami ideologicznymi, bo kiedy się zaczęło tak zwane wyzwolenie Białorusi Zachód, te represje odbywały się rękoma samych Białorusinów, a później przedstawiano to jako taki żywiołowy akt pomszczenia społecznego ze strony chłopów białoruskich. Ale ciekawe jest to, iż kiedy w Mołdowie też zabito rodzinę Skirmuntów, rejon Iwanowski, obecny Białorusi, jeden z nich, Konstanty Skirmunt, był ministrem spraw zagranicznych Polski w latach 21-22. On ocalał i później zwracał się do władz ZSRR, interesując się losem swoich krewnych i otrzymał bardzo oficjalną odpowiedź, że Skirmuntów w Mołdowie zabili polscy chłopi podczas właśnie takiego żywiołowego aktu. Dla Sowietów to byli chłopi białoruscy, natomiast na cele zewnętrzne byli to jednak chłopi polscy, którzy zabiwali polskich też Jeśli chodzi o okupację niemiecką Białorusi w latach 1941-1944, to znowuż wspomnienia ludzi świadczą o tym, że bardzo często rękoma partyzantów sowieckich represje nadal trwały, represje, które się zaczęły w latach 1939-1941. Niszczono tych, których organy NKWD nie zdążyły zniszczyć podczas tak zwanych. Też mogę przytoczyć Skirmunta, jest to siedziba w Szymtowie, dzisiaj rejon Miedzielski Białorusi, gdzie 30 grudnia 1942 roku partyzanci działu Markowa spalili żywcem rodziny Skirmuntów. Władza sowiecka gwarantowała zabójcom brak jakichkolwiek konsekwencji, nawet zachęcała do popełnienia tych przestępstw. Także historia ustna podpowiada nam, że bardzo ważnym jest obecnie badanie represji związanych z powojenną kolektywizacją w zachodnich obwodach WSRS, Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, czyli tworzenie kołchozów przy wypędzeniu kułaków, ostatnie z deportacjami, w trakcie których na przykład nawet w ostatniej deportacji wywieziono z Białorusi ponad 8,5 tysiąca tak zwanych kułaków. Część z nich to jest tak zwana odpowiedzialność karna za naruszenie dyscypliny pracy, za tak zwaną kradzież. Te osoby nigdy nie miały szansy na usprawiedliwienie, bo były to artykuły karne.
I kończąc, chciałabym powiedzieć, że wspomniałam o artykule Niny Sturzyńskiej Przeszłość, która nie przeszła. I chciałabym powiedzieć, że jednak ta przeszłość przeszła. Można to przedstawić inaczej, bo w odróżnieniu od lat 30., kiedy na ulicach białoruskich miast sowieckich wychodzili dziesiątki tysięcy ludzi, wspierając represje stalinowskie, osądzając wrogów narodu i wspierając często też w sposób nieświadomy tę politykę okropnych represji w PSRS, to dzisiaj na ulicach miast białoruskich wychodzą i mam nadzieję będą wychodzili ludzie, którzy protestują przeciwko władzom białoruskim, przeciwko ich represjom i mam nadzieję, że jednak skończymy z tą polityką gwałtu państwowego. Więc nadal tematyka represji sowieckich jest bardzo ważna, nie tylko dla badania przeszłości Białorusi, lecz także po to, żeby spokojnie popatrzeć w przyszłość i budować życie w nowej, demokratycznej Białorusi. Dziękuję za uwagę. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to wystąpienie. W tej chwili proszę o wyłączenie kamery. Naszym drugą prelegentką dzisiaj jest pani dr Nina Sturzyńska. Doktor Sturzyńska jest historyczką i działaczką społeczną, absolwentką Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Doktoryzowała się w Państwowej Akademii Nauk, później pracowała w Instytucie Historii Narodowej Akademii Nauk. Została stąd zwolniona z powodów politycznych w 2003 roku. Odbyła liczne staże naukowe w instytucjach białoruskich i zagranicznych. Była związana z Białoruską Partią Socjaldemokratyczną, która była wiceprzewodniczącą w latach 1998-2003, a także z Białoruską Ligą Kobiet od 1998 roku. Doktor Sturzyński dzisiaj wygłosi referat pod tytułem Trójkąt represji w Mińsku. Więzienie, obóz koncentracyjny, Chicago był. Lata 20-20 wieku. Pani doktor, oddaję głos. Dobry dzień, radę się witać. Dzień dobry, cieszę się, że mogę wszystkich powitać. Dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście zgadzam się z poprzednim prelegentem, że obecnie warunki dla badań i warunki dla upublicznienia wyników swoich badań są bardzo ograniczone, więc jeszcze raz serdecznie dziękuję organizatorom tej konferencji. Tematem mojego wystąpienia jest trójkąt represji albo trójkąt męk w Białorusi, czyli jest to CK GPU, podziemia tych instytucji, więzienie oraz obóz koncentracyjny. Dlaczego pojawił się taki tytuł wystąpienia? Ponieważ jeśli popatrzymy z góry na mapę dzisiejszego Mińska, to można zauważyć, że ta droga niewolności, ta droga męki jest widoczna w centrum miasta jako taki trójkąt de facto. Początkowy punkt tej trasy, później to zresztą miało miejsce w latach 30. i później, są to podziemia przy ulicy Pietropawłowskiej, teraz to Angielse 17, budynek, który dobrze się zachował. W podziemiach tego budynku aresztantów sprowadzano do więźnicy na ulicy Sierpuchowskiego od lat 20. To jest ulica Wołodarskiego, teraz smutnie znana Wołodarka, gdzie dla więźniów politycznych było tak zwane osobne piętro, tak zwane piętro górne albo korytarz GPU. Jeśli więzień miał szczęście i nie został od razu rozstrzelany w podziemiach GPU albo w więzieniu, albo w lesie Komorowskim, gdzie wywożono też osoby aresztowane, wówczas komisja specjalna pozwalała odbyć karę z prawem pracy w mieście, to wówczas dalsza droga więzienia
wiodła z więzienia na Wołodarce do obozu koncentracyjnego. Teraz jest to teren, który się znajduje za ratuszem miejskim i głównie są to pomieszczenia hotelu Monastyrski. Ruch w ramach tego trójkąta odbywał się zarówno w jednym kierunku, jak i w odwrotnym. Bardzo się zgadzam z kolegą co do tego, że szok od prawdy w latach 30. był tak głęboki w społeczeństwie, że poza uwagą pozostały przestępstwa reżimu sowieckiego w poprzednich latach. A mianowicie w latach 20. odbyła się repetycja gułagu. Sprawdzono niektóre narzędzia represji, wybudowana instytucja karna. Na początku lat 20. Białoruś przeżyła wybuch partyzantki antysowieckiej, tak zwana mała wojna. Takie terminy wykorzystujemy ostatnio. Bandytyzm, jak to nazywał reżim sowiecki, było to wywołane nie tylko pójściem bolszewików z Mauserem na wieś. Wieś przede wszystkim przeciwstawiała się reżimowi sowieckiemu i jego rygorystycznej polityce przeciwko instytucjom, które tę politykę wdrażały. Czyli przede wszystkim jest to CK, Komisja Nadzwyczajna, także szczególny organ, który został powołany z przedstawicieli CK, kierownictwa wojskowego. Także istniały również sprawdzone instrumenty, takie jak komisje, tak zwane trójki do walki z bandytyzmem, czyli z powstańcami łagry koncentracyjne, filtracyjne. I jak pisał mój kolega, nie było temu końca. Karniki po instrukcji Trocka przeszli się po spinach kulaku, to cytata Radzim Prasa. Wykorzystywano w praktyce odbywały się rozstrzeliwania, masowe operacje karne we wsiach białoruskich. Poza granice Białorusi wysyłano rodzin i nawet całe miejscowości. Palono całe osiedla, gdzie mieszkali buntownicy. Jednak te fakty pozostały poza uwagą społeczeństwa. Przede wszystkim przeciwko powstańcom wykorzystywano regularne oddziały Armii Czerwonej. Do roku 1924 w Białorusi funkcjonowała sytuacja nadzwyczajna, tak zwana Rada Wojskowa. Wraz z organami sowieckimi zorganizowali w niepodporządkowanej Białorusi tak zwane jednostki wojskowe, które wykonywały politykę represji administracji sowieckiej poprzez okupację. Tak się to nazywało również w dokumentach. Teren został podzielony na 6 oddziałów bojowych zgodnie z powiatami. Tutaj przypomnę tylko, że Białoruś wówczas była taka malusieńka, jej granice wyglądały inaczej i de facto te 6 powiatów to była gubernia Mińska. Gubernia Mińska wówczas była Białorusią. Teraz w społeczeństwie, jak już zwrócono tu uwagę, czas od czasu pojawia się temat łagrów koncentracyjnych. Jako element represji wobec protestujących. Była zbyt duża ilość osób niepodporządkowanych skłania władzę, żeby zacząć analizować możliwości represji wobec niezadowolonych ludzi i o tym możemy codziennie czytać w prasie białoruskiej. Obozy koncentracyjne dla jeńców istniały za czasów wojny, zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej, ale dla osób cywilnych obozy koncentracyjne jest to wynalazek bolszewików i było to miejsce przymusowej izolacji, pracy przymusowej również dla osób, które jednak nie zaadoptowały się w społeczeństwie białoruskim i sowieckim.
Obóz koncentracyjny w Mińsku znajdował się w centrum miasta, w byłym monastyrze, w klasztorze, w kultowych już teraz budynkach, gdzie się znajduje, jak już powtarzam, hotel monastyrski. Ten, kto był, to rzeczywiście widział, że ten budynek bardzo odpowiada takim narzędziom. Ludzi dzielono na kilka grup, na tych, którzy mogli wychodzić poza mury obozu i tych, którzy tego robić nie mogli, tak zwani polityczni, nie mogli wychodzić na miasto, pracowali przede wszystkim w różnych warsztatach, które zostały zorganizowane wewnątrz obozu, po to, aby efektywnie wykorzystywać pracę osób uwięzionych. Ci, którzy wychodzili na miasto, dawali zobowiązania i wykorzystywano tak zwaną porękę zespołową. Jeśli ktoś uciekał, to odpowiadali wszyscy. W lipcu 1921 roku wykorzystywano to w niektórych koloniach. Dodam, że de facto ponownie pojawił się obóz koncentracyjny miński 5 marca 1921 roku. Wcześniej obozy koncentracyjne istniały, ale przede wszystkim dla jeńców. Więc w tym roku chciałabym powiedzieć, że ta instytucja karna obchodzi swoje stulecie. Do obozów trafiano z powodu konkretnych win wobec nowych władz, ale także z powodu podejrzeń. Na przykład cytat: Iwanowska Maria Łosiewna trafiła do łagra 13 lipca, szlachcianka, 23 lata, wieś Sudniki, Białorusinka, katoliczka. Edukacja domowa, została aresztowana w charakterze podejrzanej, za co otrzymała wyrok roku w obozie koncentracyjnym. Chcę powiedzieć tutaj, że jeśli popatrzymy na ankiety zniewolonych w obozach koncentracyjnych, to był taki punkt umiejętności, co oznacza de facto zawód. A więc w obóz koncentracyjny był pełny pedagogów, szwaczek, maszynistów i maszynistek oraz innych kobiet, właśnie kobiet innych zawodów. A więc oczywiście takie wyroki, przede wszystkim w takich wyrokach patrzyli na to, cóż ta osoba mogłaby zrobić dla obozu koncentracyjnego, żeby wykorzystywać pracę z osób zniewolonych. On proponuje właśnie, żeby Józef Adamowicz wykorzystał swoją kwalifikację, własne siły i sposoby jej wykorzystania. Zniewolonych opisują to z entuzjazmem, można się podzielić na cztery podstawowe grupy. Pierwsze to spekulanci profesjonalni. Teraz to jest po prostu handlarz. Bandyci, powstańcy, powiedzmy dla siebie, kontrrewolucjoniści oraz zakładnicy. Drugą grupę stanowili pracownicy sowieccy, którzy zostali skazani za sabotaż, za różnego rodzaju przestępstwa. Trzecia grupa to tak zwani pracownicy kwalifikowani i czwarci tak zwani pracownicy ziemi, czyli chłopi. Pierwszą grupę kierownik łagra proponował skierować całą ciężką pracę fizyczną, żeby nie mieli czasu, ani sił na walkę z reżimem. Drugą według okoliczności jednak to byli swoi, a zaś trzecia grupa była przygotowana, aby pracować w warsztatach. Czwartą grupę, jak proponuje Osipow, proponowałbym wykorzystać w zwykłych okolicznościach. Tutaj zadania dla tych chłopów określano w majątku Mała Ślepianka. W lipcu 1921 roku pracowało tam ponad 2000 tylko aresztowanych i osób, które były utrzymywane w obozie koncentracyjnym. Także wykorzystywano pracę więźniów. System pracy przymusowej w latach 1918-22 stał de facto jedną z podstaw reżimu sowieckiego. Tutaj absolutnie się zgadzam z wnioskami pana Smalanczuka. Miński obóz
jest tylko jednym w tej siatce systemy pracy przed gułagami. Nie był jeszcze tak okrutnym jak łagry gułagu, jednak były to podobne instytucje, jak to pokazała praktyka budownictwa socjalistycznego. Jednak to były takie poprzedniki. Miejsca dla koncentracji elementów niesowieckich było tworzone w każdym centrum powiatowym, gdzie trzymano ludzi skazanych na wysłanie. Praca tych instytucji jest niestety mało znana, chociaż są. Mamy co badać, ale jednak minęło już 100 lat i oczywiście słabo pamiętają, ale pamiętają dokumenty. Jeśli powstaniec, partyzant, kontrrewolucjonista nie pojawiał się, nie wychodził z lasu, to jego rodzina była wysyłana, zaś majątek konfiskowana. O skali gwałtownego wysiedlenia chłopów świadczą źródła. Dobrze zachowały się dokumenty, które na przykład odzwierciedlają tragedię w powiecie słudzkim. Początkowo nawet odniosą wrażenie, że jest to zemsta władz za taki sprzeciw za słudzkie powstanie, które de facto miało miejsce również w roku 21, ale tak naprawdę taka polityka karna, ona się rozpowszechniła na wszystkich ziemiach białoruskich. 31 grudnia 2021 roku kierownik sztabu Frontu Zachodniego wymagał od wszystkich 6 wydziałów bojowych szczególnych informacji co do wykonania operacji i wysyłki z konfiskacją majątku. Czyli dokładna liczba osób, które podlegały wysyłce poza granice tegoż oddziału bojowego, mężczyzn, kobiet, dzieci osobno i także ile osób nadawało się do pracy, a ile nie. Drugi punkt bardzo ważny, ponieważ mężczyzn zdolnych do pracy, zaś rzadziej kobiety, kierowano do Archangelska co najmniej na rok, zaś osoby niezdolne do pracy, dzieci były kierowane do guberni wołogockiej. Kiedyś spotkałam na jednej z konferencji swojego kolegę. I ten kolega mówił, że mamy tylu Białorusinów. Nawet wiem, skąd mamy tylu Białorusinów u siebie. Dla ludzi, którzy zostali skazani na wysyłkę w roku 21, Komitet Wojskowy RWS Sztabu Zachodniego wymagał 18 października 2021 roku 30 wagonów. Proszę sobie wyobrazić, że to była operacja razowa. Cytuję. Na stacji Mińsk 12 wagonów, Bobrujsk 5 wagonów, Puchowicze 6 wagonów, Słuck 2 wagony, Kalinkowicze 1 wagon. Trzeba powiedzieć, że w latach 30. ta praktyka wysyłki z ojczyzny nosiła już niesamowitą skalę, olbrzymią skalę. Nie będę już przytaczać przykładów co do powiatu słudzkiego, bo one bardzo wyraźnie świadczą o tych metodach zarządzania, przede wszystkim zarządzania represyjnego, które wykorzystywano wówczas dla utrzymania władzy na ziemiach białoruskich. Trzeba pamiętać, że Białoruś była terenem przegranicznym, takim forpostem dla rozpowszechnienia komunizmów na zachód, dla poszerzenia Imperium Rosyjskiego już w formacie bolszewickim, więc tutaj polityka karna miała olbrzymią skalę. Ale ludzie, szczególnie edukowani, rozumieli całe okrucieństwo tego, co się dzieje. Próbowali jednak władzę uprzedzić. Oczywiście często ludzie chcieli budować własny dobrobyt na cudzym nieszczęściu, tworząc cały szereg
ukrytych donosicieli. O tym pisał do administracji słudzkiej lekarz weterynarii 40. działu Starobińskiego Szukiewicz. Ja widzę, że mój czas powoli się kończy. Chciałbym tylko powiedzieć, że więzienia i guberniach i powiatach bardzo szybko były wypełnione ludźmi najróżniejszych grup sprzeciwiających się ówczesnym władzom, przedstawicielom różnych religii. Wiele powstańców słudzkich także siedziało w więzieniu mińskim, gdzie zresztą zostawili oni swoją bibliotekę. Więzienie wykorzystywało też także wraz z więzieniem tak zwanych zakładników. Byli to bliscy powstańców, odbywali także długie terminy osoby, przedstawiciele religii, katolicy, mińscy także trafiali do więzienia po tym, jak ogłoszono kampanię konfiskacji majątku kościelnego. Także są bardzo przekonujące źródła. Ludzie byli wysyłani razem z księżmi na Sybir. Też chciałbym powiedzieć, że więzienie jakoś próbowało wychować nową osobę i w tym celu wykorzystywano wiele narzędzi, w tym także otwierano szkoły, stawiano spektakle, więc niektóre nawet odbywały się eventy kulturalne w ścianach, w murach więzienia, ale to wszystko była ideologia skierowana na to, żeby jednak podporządkować sobie świadomość człowieka. Więzienie dbało o wychowanie nowej osoby sowieckiej. Chcę powiedzieć, że dopóki nie przyswoimy lekcje przeszłości, dopóki nie opiszemy ten obraz tragedii, dopóki nie usłyszymy głosy ofiar, co do dnia dzisiejszego w społeczeństwie nie jest popularne, to nie zrozumiemy ostatecznie swojej historii i nie będziemy w stanie pozbyć się polityki represji dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Pani doktor, bardzo dziękuję za to interesujące wystąpienie. W tej chwili proszę o wyłączenie kamerki. Bardzo dziękuję jeszcze raz. I naszym trzecim prelegentem dzisiaj będzie dr Ihar Malnikau, historyk, specjalista w zakresie historii wojskowej Białorusi, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat Nagrody imienia Wacława Łastowskiego za popularyzację wiedzy o historii Białorusi oraz laureat Nagrody imienia Lwa Sapiehy w 2020 roku. Autor liczy książek dotyczących okresu międzywojennego i II wojny światowej, poruszających problematykę historii pogranicza polsko-sowieckiego. Pan doktor dzisiaj wygłosi referat poświęcony stalinowskim represjom na granicy polsko-sowieckiej w latach 30. XX wieku. Panie doktorze, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Będzie po polsku, bo tak po prostu widzę, że sporo pytań a propos tłumaczenia, więc jak będą pytania po białorusku, to oczywiście budę odkazać tak samo po białorusku. Więc jeśli będą pytania po białorusku, to także będę odpowiadał. Zajmuję się tą tematyką, granicę, która bardzo mocny wpływ wywarła na historię Białorusi, tak też Polski. W okresie międzywojennym rzeczywiście tutaj mieliśmy połączenie i represji, i wojen, i innych rzeczy. Więc zaczynając od 21 roku, rzeczywiście sytuacja na pograniczu polsko-radzieckim tutaj obok Mińska była bardzo ciężka. Szczególnie zaczynając od końca lat 20. na początku lat 30. Tutaj zupełnie blisko od Zasławia, w którym właśnie wygłaszam ten referat, znajduje się malutka wieś Kasaczy. W tej wsi znajduje się taki nieduży pomniczek ku czci ofiarom II wojny światowej, ale też represjom stalinowskim. Jak po prostu zobaczyć nazwiska tych ludzi, to większość tych ludzi właśnie umarła, została ofiarami właśnie w latach 30. Albo represje, albo ktoś tam został wywieziony, ale o tym troszeczkę później. Zaczniemy od tego, że
W latach 30., na początku lat 30., tutaj obok granicy tworzy się rejon narodowy Dzierżyńszczyzna, która też właśnie włącza kilka części właśnie terenu zasławskiego. I to był taki rejon narodowy Polski, ale z drugiej strony to była też gra ideologiczna Związku Radzieckiego. No i próba tak jakoś po prostu zobaczyć te elementy, można powiedzieć, antyradzieckie, bo wbrew pozorom represje to nie były tylko i wyłącznie sprawy ideologiczne. Wywiad polski, dwójka, wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza działał bardzo aktywnie na terenie przygranicznym. Tutaj trzeba też powiedzieć, że znaczna ilość ludzi tutaj, które mieszkali w pasie przygranicznym, no szczególnie na tym terenie właśnie polskim, to dla nich to była możliwość zarobienia pieniążków, a na terenie radzieckim to była też możliwość albo też zarobienia, to normalna praca była, normalna oczywiście w cudzysłowie, ale czy też możliwość w końcu uratować się w Polsce. Więc Polacy korzystali z tego, Polacy w sensie wywiadu korzystali z tej możliwości i próbowali i werbować tych ludzi, i próbowali ich wykorzystywać. Niestety większość tych ludzi stała ofiarami represji stalinowskich i często wystarczało na przykład kilkakrotnie pójść do Polski w latach 20., aby już w latach 30. zostać aresztowanym z tego powodu. Oczywiście znaczna ilość ludzi nie współpracowała z wywiadem, ale jednak w latach 30. dostawała wyroki rozstrzału właśnie za to, że niby współpracowali z dwójką, z polskim wywiadem pogranicznym czy coś takiego. Radziecki system pograniczny był bardzo takim no, restrykcyjnym tutaj na terenie obok Mińskiej, nie tylko, tam Pliszczenice, obok Polocka, obok Żytkowicz. Związane to było też i z tym, że na początku lat 30. tutaj obok Mińska zaczynają budować miński rejon umocniony. Obok Polocka to się zaczęło jeszcze wcześniej, od 27 roku. Koniec lat 20., początek lat 30. to też Mozyrski rejon umocniony tam na Polesiu. W trakcie budowania i tworzenia tych umocnień nadgranicznych, które zresztą bardzo interesowali Warszawę, wywiad polski, bardzo dużo właśnie mieszkańców z hutorów zostało wysiedlono. Najpierw wysiedlono gdzieś tam w głęb terenów radzieckich. Najpierw, później oczywiście aresztowywano i represowano. Bardzo dużo hutorów, które znajdowali się tuż przy granicy, które w latach 20. wykorzystywane były przez przemytników, niszczono albo wykorzystywano przez administrację, dowództwo tych rejonów umocnionych raczej. Też to robiono pod pozorem tego, że idzie walka przeciwko kulactwu czy przeciwko kulakom, ale też no, spróbowano zwrócić uwagę na ten element polski. No, polski to tak w cudzysłowie można powiedzieć, bo nie zawsze człowiek był Polakiem, a często po prostu miał pokrewieństwo z ludźmi, które mieszkają na terenie II Rzeczypospolitej i tego wystarczało. Czyli właśnie w latach, w roku 1930 na przykład dowództwa radzieckich otriadów pogranicznych, które byli właśnie to samo jak Brygada KOP, dostali z Moskwy rozporządzenie o powiększenie liczby działów manewrowych, o powiększenie liczby właśnie zastaw, czyli strażnic, i szykowali się do buntów nawet włościańskich na terenie pogranicza, ale tych buntów nie odbyło się. Mieszkańcy pogranicza jakoś cicho, spokojnie czekali na te represje. Ktoś próbował uratować się w Polsce, ale większość czekała. Represje były bardzo straszne, na przykład tutaj przytoczę historię na przykład wioski Boguszy,
tutaj na Polesiu białoruskim ze strony radzieckiej, gdzie cała wieś została, znaczy wszystkie mieszkańcy wsi, mężczyźni zostali represjonowani. I co ciekawe, kiedy właśnie to badałam tą historię, to wysiedleniem i aresztowaniem tych ludzi kierował człowiek nazwisko Bogusz. To był jeden z krewnych tych ludzi, których aresztowano, represjonowano. Co prawda w 1937 roku też został aresztowany i też rozstrzelany jako szpieg polski, ale w 1931 roku aresztował swoich krewnych i niestety właśnie pisał, że oni agentami dwójki czy tam polskiego pogranicznego wywiadu. Bardzo dużo właśnie było tych wyroków związanych z współpracą z wywiadu, ale często też represje te pograniczne tyczyły się ludzi, którzy mieszkali gdzieś tam trochę dalej, ale dostawali na przykład listy od swoich krewnych z terenów polskich. Czy Polska znała o tym, co się dzieje tutaj na terenie Białorusi? Represje na przykład na Dzierżyńszczyźnie, o niszczeniu tego rejonu polskiego? Oczywiście, że znała, bo na terenie Białorusi Radzieckiej działał konsulat II Rzeczypospolitej i cała informacja dochodziła oczywiście od agentów. Powtarzam, agentura dwójki, agentura KOP tutaj działała bardzo mocno i zbierali, ja to mówię na podstawie znacznej ilości dokumentów, które znajdują się w archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, czyli w CAF w Rembertowie, bo dokumenty szczegółowe o bunkrach radzieckich, o dowódcach radzieckich strażnic, o przy czym często ta informacja była uzyskana nie od fachowego wojskowego oficera, czy tam jakiegoś wywiadowcy, a właśnie mieszkańca miejscowej wsi, który po prostu albo za pieniądze, albo za jakieś inne korzyści próbował przekazać tą informację. Dlatego też tutaj na terenie radzieckim była rozpowszechniona idea, że każdy sowiecki człowiek chroni granicę, czyli każdy człowiek radziecki broni, chroni tej granicy. Więc każdego obcego tutaj od razu rozpatrywano jako szpiega niestety. Oczywiście była odrębna walka przeciwko przemytnikom, których lat w 30 nie było aż tak dużo, ale tak naprawdę walczono przeciwko tym ludziom, którzy posiadali na przykład złoto, złoty czerwońce, które były bardzo główną taką rozpowszechnioną walutą na terenie właśnie tego pogranicza. No i właśnie tych ludzi też aresztowano, torturowano najpierw w drobniutkich więzieniach przy odrядach pogranicznych, na przykład w Zasławiu, w Dzierżyńsku-Kojdanowie, w Pleszczenicach, a później już ich przeprowadzono do Mińska. Mam dużo, dużo właśnie wspomnień tych ludzi, nie będę ich teraz przytaczać, żeby po prostu nie zaciągać tego swojego wystąpienia. Głównym momentem tych represji pogranicznych to stała oczywiście antypolska operacja 37-38 roków. I to była duża tragedia tego pogranicza, bo właśnie często wystarczało mieć te krewne stosunki, czy jeden raz pójść przez granicę jeszcze w latach 21-22, żeby później zostać aresztowanym i dostać właśnie wyrok w współpracy 60, wydaje się, że drugi artykuł właśnie, czy czwarty artykuł, wydaje się, że współpraca z wywiadem obcym. Ciekawym momentem, o którym muszę też powiedzieć, tutaj przy granicy wysiedlano, troszeczkę mówiłem o tym, ale na przykład tutaj obok Mińska wysiedlano całe wsi. Nie zawsze to były represje, ale często to też kończyło się represjami. Wysiedlenie wsi to po prostu cała ludność, która mieszkała w tym osiedlu, przeprowadzana albo na stację, albo do innej miejscowości, a cała wieś, która znajdowała się tuż przy granicy, na przykład jak wieś Kalenki obok wsi Mietkowa, to w ogóle po prostu niszczono. Wieś, która znajdowała się tuż przy samym pasie granicznym. Byliśmy tam, przeprowadziliśmy tam polowe badania, znajdują się jakieś resztki od tej wsi, widać to wszystko i widać, jak blisko znajdowało się
drotu kulczastego właśnie pogranicznego ta wieś. Później też ludzi wywożono i później ich też no, rozpatrywano, to jak, jakie stosunki. Ważnym momentem było to, że w trakcie operacji antypolskiej represjonowano też tych ludzi, które wcześniej byli albo deportowani, albo aresztowani. Na przykład już byli ludzie w więzieniu, tutaj obok znajduje się parę wsi, gdzie ludzie byli aresztowani jako katolicy w latach 35-36, a już 38 byli aresztowani jako szpiedzy. Odrębna kategoria ludzi, które stały ofiarami granicy, to byli właśnie tak zwane перебежчики, czyli ludzie, którzy ratowali się od represji policji polskiej na terenie Związku Radzieckiego, czyli Białorusi Radzieckiej. I te ludzie, którzy przechodzili nielegalnie granicę, na przykład w latach pod koniec lat 20., na początku lat 30., to niestety, znaczy na początku mogli nawet dostać pracę, często nie na terenie Białorusi Radzieckiej, gdzieś tam daleko, za Uralem, sobie pracowali, niektózy nawet trafiali na służbę do Armii Czerwonej, a w trakcie operacji antypolskiej wspomniano o tych ludzi, tutaj na przykład w swojej książce Na granicy cywilizacji, to jest właśnie nowa książka moja o tej granicy. Tutaj są ciekawe historie, dokumenty z archiwów FSB, gdzie akurat opisują się parę historii ludzi z Podmołodeczna, które przekraczali granicę tutaj obok i najpierw pracowali spokojnie, no niestety w latach 37-38 byli aresztowani przez NKWD i pod zarzutem współpracy z wywiadem polskim, no bo kilkakrotnie pisali listy do Polski, no, dostawali właśnie wyrok śmierci. Ta sytuacja była bardzo ciężka aż do momentu początku II wojny światowej. Szczególnie wiosną 1939 roku sporo Białorusinów też biegło z terenów północno-wschodnich województw II Rzeczypospolitej. W trakcie mobilizacji, przechowanej mobilizacji w marcu 1939 roku. I no, te ludzie właśnie torturowano bardzo mocno i prawie każdego właśnie im wystawiano zarzut, że albo próbowali jakiś most spalić, chociaż ten most znajdował się 50 kilometrów od tego miejsca, gdzie oni przekroczyli granicę, albo jakiś tam wysadzić MTS, maszynotraktorne stacje, coś takiego. I w większości te ofiary właśnie wylądowywali albo na terenie Kuropat, albo właśnie tam w jakichś innych miejscach, no, na terenie Mińska, czy gdzieś tam indziej. Bo często nawet ludzi, którzy przekraczali granicę pod Polockiem, według dokumentów przewożono, szczególnie bardzo interesujących ludzi, który interesował wywiad radziecki, przewożono do Mińska, później Orsza i tam miejsca rozstrzału. Na koniec powiem taką ciekawostkę, na którą trafiłem właśnie w trakcie badań historycznych tej granicy. Wrzesień 1941 roku, jesień właśnie bardzo ciężka dla Związku Radzieckiego, okupowana Białoruś i znany radziecki partyzan Wasilij Korsz tworzy swój jednostkę partyzancką radziecką, no i tworzył on to na Polesiu, właśnie tam, gdzie była granica, Żytkiewicz i Mikaszewicz. I przechodzi przez wsi pograniczne i o tym pisał później we wspomnieniach. W każdej wsi panie opowiadają historię, że ich mężowie, dzieci, synowie aresztowani w latach 37, 38, 39. Pytam o za co? Mówią, a my nawet nie wiemy o co. Chodziło, no. Może być coś tam, jakieś zarzuty współpracy z wywiadem polskim. To nawet ten bohater Związku Radzieckiego i jeden z takich radzieckich liderów partyzantki radzieckiej w okresie II wojny światowej no, łapał się za głowę i dla niego to było coś dziwnego. Co prawda oczywiście rozumiał, o co chodzi, bo no, było to wszystko przed jego oczami, ale on podkreślał masztab tych represji na linii pogranicznej. Jeszcze raz dziękuję bardzo za uwagę. No i
Jak będą pytania, to jestem gotów. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję. I jako ostatni w tym panelu wystąpi dr Maciej Berwa. Dr Berwa jest historykiem, pracownikiem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Jest koordynatorem projektów Losy obywateli Polski pod władzą sowiecką po 17 września 1939 roku oraz Operacja Polska NKWD – Ofiary dokumenty. Autor m.in. publikacji Nieodnalezione ofiary Katynia, list osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II Rzeczpospolitej od 17 września 1939 roku do czerwca 1940 roku. Specjalizuje się w badaniach historii represji sowieckich wobec Polaków oraz problematyce polityki historycznej, pamięci historycznej, przepraszam. Pan doktor wygłosi referat Kuropaty, a nie odnalezione ofiary zbrodni katyńskich. Panie doktorze, oddaję panu głos. Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Dobrze. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Oczywiście żal, że musimy się spotykać patrząc w ekrany swoich komputerów, a nie możemy się spotkać twarzą w twarz. Jak wiadomo, oprócz bardzo ciekawej konferencji, również ciekawe są też rozmowy w kuluarach, w przerwach, jak i na zakończenie. Tematem mojego wystąpienia będzie problematyka związana ze zbrodnią katyńską, więc może na początek, czym jest zbrodnia katyńska? To umowny termin oznacza rozstrzelanie na podstawie decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików z 5 marca 1940 roku blisko 22 tysięcy osób, a wśród nich jeńców wojennych przetrzymywanych w trzech obozach NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób aresztowanych i przetrzymywanych w więzieniach na anektowanych przez Związek Sowiecki ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej, nazywanych w nomenklaturze sowieckiej Białorusią Zachodnią i Ukrainą Zachodnią. Pragnę podkreślić, że będę mówił o więźniach. Podkreślam to dlatego, że sam Łukaszenka, jak i jego reżim często manipuluje, mówiąc o jeńcach i o tym, że nie mordowano ich w Białorusi, co w kontekście zbrodni katyńskiej jest prawdą. Mordowano więźniów. Reżim myślę, że zdaje sobie sprawę, że ujawniając informacje, dokumenty o obywatelach polskich zamordowanych w więzieniach, otworzył puszkę Pandory. Białorusini też będą chcieli znać losy swoich bliskich, będą chcieli wiedzieć kto, kiedy i jak ich wymordował. Będą chcieli znać szczegóły mordu na białoruskiej inteligencji w latach 30. Nie da się już wtedy gloryfikować czasów sowieckich i samego Stalina. Wiem, że manipulacjami historycznymi reżimu Łukaszenki zajmą się moi koledzy w dalszej części konferencji. Krótko przedstawię najważniejsze dokumenty, które dotyczą bezpośrednio białoruskiego wątku zbrodni katyńskiej. Jak wspomniałem, 5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików podjęło decyzję, by sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14,7 tysiąca osób i przebywających w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi 11 tysięcy aresztowanych rozpatrzyć w trybie specjalnym, jak napisano, bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary rozstrzelania. Rozpatrywanie spraw i podjęcie uchwały zlecono trójce w składzie pierwszy zastępca komisarza ludowego spraw wewnętrznych NKWD Wsiewołod Merkułow, zastępca komisarza ludowego spraw wewnętrznych NKWD Bachczo, w Polsce też pisany często jako Bogdan Kabuło i naczelnik pierwszego Wydziału Specjalnego NKWD Leonid Waszczak. Podstawę decyzji Biura Politycznego stanowiła notatka komisarza ludowego spraw wewnętrznych Ławrentija Berii dla Stalina, w której proponował on rozstrzelanie polskich jeńców wojennych i więźniów, gdyż, cytuję, wszyscy oni są zatwardziałymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy radzieckiej. Na notatce widnieją cztery własnoręczne podpisy za członków Biura Politycznego Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana oraz adnotację o głosowaniu za przez Kalinina i Kaganowicza. 21 marca 1940 roku Beria przesłał pismo do komisarza ludowego komunikacji Związku Sowieckiego Kaganowicza w sprawie przygotowania wagonów do przewozu więźniów w celu, jak się wyraził, wykonania pilnego zadania operacyjnego.
W przypadku więźniów na terenie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej miało to być 100 wagonów kolei brzeskiej, 23 wagony kolei białostockiej oraz 32 wagony kolei zachodniej. Dzień później, 22 marca 1940 roku, Beria wydał tajny rozkaz numer 00350 o rozładowywaniu więzień NKWD zachodnich obwodów ukraińskiej i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Rozkaz ten bardzo szczegółowo opisuje przebieg operacji oraz wskazuje osoby bezpośrednio odpowiedzialne za jej realizację. Zgodnie z rozkazem z więzień NKWD zachodnich obwodów Białorusi i Litwy miano przenieść 3000 aresztantów do więzienia w Mińsku, w tym z więzienia w Brześciu 1500 osób, z więzienia w Bilejce 550 osób, z więzienia w Pińsku 500 osób i z więzienia w Baranowiczach 450 osób. Do zorganizowania przewozu aresztowanych oddelegowano naczelnika oddziału głównego zarządu więziennego NKWD kapitana bezpieczeństwa państwowego Aleksandra Czeczowa, który wraz z komisarzem ludowym spraw wewnętrznych Białorusi Ławrentijem Canawą miał zakończyć pracę w terminie 10 dni. Odpowiedzialność za zapewnienie ścisłej dyscypliny i ochrony aresztowanych powierzono Canawie, Czeczowowi oraz dowódcy 15 Brygady Wojsk Konwojowych NKWD pułkownikowi Popowowi. W piśmie z 4 kwietnia 1940 roku skierowanym do Canawy oraz komisarza ludowego spraw wewnętrznych Ukrainy Iwana Sirowa Beria polecał przeprowadzenie na terenie anektowanych aresztowań podoficerów byłej Armii Polskiej prowadzących działalność kontrrewolucyjną, jak to wtedy określano. Bez wątpienia ta decyzja związana była z akcją rozładowywania więzień tak zwanej zachodniej Ukrainy i Białorusi. Zwyczajnie w świecie zwiększała ona kontyngent więźniów skazanych na śmierć na mocy decyzji katyńskiej. Teraz coraz częściej w moim wystąpieniu będzie się pojawiało słowo prawdopodobnie. Prawdopodobnie przeznaczonych na rozstrzelanie obywateli polskich przewożono do Mińskiego Centralnego Więzienia przy ulicy Wołodarskiego oraz do więzienia wewnętrznego NKWD przy ulicy Zachariewskiej 15. Świadczą o tym relacje i wspomnienia więźniów przebywających w tym okresie w więzieniach zachodnich obwodów Białorusi, jak i w samym Mińsku, na przykład wspomnienia Konstantego Ordułtowskiego, Edwarda Kosoja, Władysława Chudego. Odnotowali oni w swoich wspomnieniach, że ich koledzy współwięźniowie nagle gdzieś ginęli, właśnie w okresie kwietnia-maja. I ślad po nich ginął. Wśród dokumentów przekazanych polskiej prokuraturze przez Główną Prokuraturę Wojskową Federacji Rosyjskiej znajduje się informacja o zeznaniu niejakiego Krawcewicza, który będąc wówczas chłopcem, kiedy wycofywali się w 1941 roku Sowieci, poszedł w poszukiwaniu żywności do miejskiego więzienia. Tam w jednym z pomieszczeń piwnicznych widział wiele zmagazynowanych polskich mundurów. W więzieniach w Mińsku dla dowożonych oraz przybywających w nich więźniów wypełniano akta ewidencyjne i informacje, tak zwane sprawki, które następnie przesyłano do pierwszego Wydziału Specjalnego Ewidencyjno-Statystycznego NKWD. Tam na ich podstawie sporządzano polecenia rozstrzelania, czyli tak zwane listy śmierci. Następnie były one rozpatrywane i zatwierdzane przez wspomnianą trójkę złożoną z Mierkułowa, Kabułowa i Basztakowa. Taka lista dyspozycyjna osób zamordowanych na terenie Ukrainy na podstawie decyzji katyńskiej została przekazana polskim władzom 5 maja 1994 roku przez zastępcę szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy generała Andrija Chomicza. Jako że dotyczyła ona więźniów zamordowanych na Ukrainie, została ona nazwana umownie ukraińską listą katyńską. Na liście znajduje się 3435 nazwisk. Do dzisiaj nie znamy tak zwanej białoruskiej listy katyńskiej, czyli list dyspozycyjnych więźniów z Białorusi Zachodniej, województw północno-wschodnich II Rzeczpospolitej, zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej. Liczbę osób zamordowanych na podstawie decyzji katyńskiej odnajdziemy w notatce przewodniczącego KGB Aleksandra Szelepina sporządzonej 3 marca 1959 roku dla Nikity Chruszczowa z propozycją zniszczenia akt ewidencyjnych wymordowanych. Zgodnie z notatką rozstrzelano 14 552 jeńców wojennych,
oraz 7305 osób przetrzymywanych w więzieniach tzw. Białorusi Zachodniej i Ukrainy Zachodniej. Jeżeli dane te są prawdziwe, to na tzw. białoruskiej liście katyńskiej znajduje się 3870 osób. Dzięki pozyskanej dotychczas dokumentacji imiennej dotyczącej zbrodni katyńskiej udało się ustalić, że listy dyspozycyjne rozstrzelanych jeńców z obozów jenieckich oraz więźniów miały jednolitą numerację ciągu. Wiemy zatem, że 9 list dyspozycyjnych obejmuje nazwiska więźniów przetrzymywanych w Białorusi i że zostały one sporządzone w okresie od 20 kwietnia do maja 1940 roku. Zapewne analogicznie do listy ukraińskiej na białoruskiej znajdą się m.in. urzędnicy państwowi, nauczyciele, żołnierze Wojska Polskiego, policjanci, właściciele ziemscy, fabrykanci, członkowie organizacji partii politycznych uznanych przez władze sowieckie za kontrrewolucyjne. Oprócz Polaków znajdą się tam zapewne również Białorusini, Żydzi i przedstawiciele innych narodów zamieszkujących wieloetniczną II Rzeczypospolitą. Znajdą się tam zapewne również kobiety. Przypomnę, że na ukraińskiej liście znajduje się 56 kobiet. Prawdopodobnie skazanych na śmierć mordowano w mińskim więzieniu strzałem w tył głowy, podobnie jak inne ofiary zbrodni katyńskiej, i przewożono samochodami drogą śmierci do znajdującego się na obrzeżach miasta kompleksu leśnego Kuropaty, który od lat 30. pełnił funkcję tajnego cmentarzyska ofiar masowego terroru. Ciała grzebano zbiorowo w specjalnych w tym celu wykopanych dołach. Więcej na temat możliwych miejsc ukrycia zwłok z pewnością opowie profesor Igor Kuzniecow podczas swojego wystąpienia na dzisiejszej konferencji. O tym, że ukryto w Kuropatach ciała obywateli II Rzeczpospolitej, świadczą wyniki przeprowadzonych tam w latach 1988-89 sondażowych badań ekshumacyjnych. We wrześniu 1994 roku polskim prokuratorom umożliwiono wgląd w akta śledztwa. Wynikało z nich, a zwłaszcza z protokołu ekshumacji, że w czterech grobach znaleziono przedmioty świadczące, iż spoczywają w nich osoby mogące należeć do zaginionych obywateli II Rzeczypospolitej. Wśród znalezisk pochodzących z Polski były m.in. medaliki z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Na jednym z medalików widniał napis w języku polskim: O Mario, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Znaleziono buty polskich firm Gentleman, Rygwar, PPG, metalowy kubek firmy Vulcan, szczoteczkę do zębów z napisami Popular, Lexus, Mona Lisa, FK, to polskie marki. Odnaleziono również męski grzebień, na którym więzień wydrapał po polsku słowa: Ciężkie chwile więźnia, Mińsk, 25 kwietnia 1940. Myśl o was doprowadza mnie do szaleństwa. 26 kwietnia rozpłakałem się, ciężki dzień. Podczas ekshumacji odnaleziono w portfelach, w kieszeniach odzieży trzech ofiar pokwitowania za kosztowności oddane w więzieniu w Grodnie. W tym dwa dokumenty z 10 czerwca 1940 roku, na których widnieją nazwiska Moshe Kramera i Mordechaja Szulkiesa, prawdopodobnie kupca i adwokata obywateli II Rzeczypospolitej. Jakiś czas temu efekty swojego śledztwa historycznego na temat Rosów, Kramera i Szulkiesa przedstawił białoruski badacz dr Dmitrij Dros. Zachęcam do odnalezienia w internecie i do lektury. Jak już wspomniałem, pomimo starań i zabiegów ze strony polskich władz, nie udało się uzyskać z Rosji, jak i Białorusi dokumentów dotyczących zamordowanych w Białorusi więźniów ofiar zbrodni katyńskiej. Co gorsze, władze tych krajów zaprzeczają w ogóle istnieniu tzw. białoruskiej listy katyńskiej, a coraz częściej w Rosji słychać głosy, że zbrodni katyńskiej dokonali Niemcy. Te same środowiska w Białorusi twierdzą, że w Kuropatach mordowali Niemcy. Co w związku z tym? Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w którym mam przyjemność pracować, zainicjowało projekt pod tytułem Losy Polaków pod władzą sowiecką po 17 września 1939 roku. Projekt zakłada zebranie możliwie pełnych informacji dotyczących osób zaginionych na północno-wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej między 17 września 1939 a czerwcem 1940, wobec których zachodzi przypuszczenie, że mogły być ofiarami zbrodni katyńskiej. Efektem jest książka Nie odnaleziono ofiary Katynia, lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940 roku. Prezentowane w książce 908 biogramów, oprócz podstawowych danych personalnych
osoby zaginionej, to jest nazwiska, imienia, daty, miejsca urodzenia, imion rodziców. Zawiera także informacje dotyczące miejsca zamieszkania, pracy, zawodu, stopnia wojskowego, służby wojskowej, funkcji pełnionych w organizacjach społecznych i politycznych. W biogramach umieszczono również informacje dotyczące represji, daty aresztowania i okoliczności związane z uwięzieniem, miejsce lub miejsca osadzenia w areszcie oraz datę ostatniej wiadomości o zaginionym. Książka zawiera też fotografie zaginionych. Książka jest już nie do kupienia, ale jest dostępna na stronie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia bezpłatnie w formacie PDF. Na zakończenie mojego wystąpienia wyślę Państwu na czacie link do niej. Lista jest tworzona sukcesywnie, nie poprzestaje na pracy. Jest aktualizowana głównie w oparciu o informacje napływające do nas od rodzin zaginionych i bliskich. Na stronie internetowej znajdzie się również ankieta, którą można przesłać informacje o osobach zaginionych, do czego Państwa oczywiście zachęcam. Takie informacje, które uzyskuję z ankiet, są następnie weryfikowane i uzupełniane na podstawie dostępnych publikacji danych urzędowych przechowywanych w archiwach i instytucjach w Polsce, jak i za granicą. Obecnie na tworzonej przeze mnie liście jest ponad 1200 osób. Moja praca ma swój oczywiście praktyczny wymiar. Pomagam bliskim w odtworzeniu losów zaginionych podczas II wojny światowej. Po drugie, w przypadku odnalezienia białoruskiej listy katyńskiej zgromadzone dane mogą być pomocne przy tworzeniu biogramów czy też identyfikacji ofiar zbrodni, jeżeli uda się przeprowadzić ekshumację w Białorusi, w co oczywiście wciąż wierzę. Myślę jednak, że działania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia mają też głębszy sens. Pokazują, że państwo polskie, bo centrum jest instytucją państwa polskiego, nie rezygnuje i nie może rezygnować ze starań o odnalezienie identyfikacji wszystkich Polaków i polskich obywateli ofiar sowieckiego terroru. Dziękuję Państwu za uwagę. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to wystąpienie i dziękuję wszystkim panelistom. A teraz proszę panelistów o włączenie kamerek. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do pytań zadanych przez naszych słuchaczy. Też zachęcam słuchaczy do zadawania pytań tutaj Q&A na pasku na dole. Pierwsze pytanie będzie do pani dr Niny Sturzyńskiej. Gdzie dokładnie znajdował się obóz? Czy w klasztorze Bernardynów, czy Dominikanów? Ma pani wyłączony mikrofon. Naukowo-popularne publikacje. Publikacje naukowo-popularne. Ja korzystałam z informacji z internetu. Napisałam, że był to klasztor bernardyński. Przepraszam. Jeśli chodzi o poprzednie stulecie, to nie uważam, że jestem specjalistką, więc wykorzystam informacje innych osób, ale tutaj mnie jest skrytykowane, że to nie jest to. Sprawdziłam publikację profesora Żołowskiego, która wcześniej się pojawiła. On korzystał z innych materiałów, ale pisał o tym samym, że jednak był to klasztor dominikański. Na razie wierzę, póki sama nie zobaczy źródła. Ja już pani Walerii odpowiedziałam. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie do pana doktora Ihara Miernikału. Czy oferowane inne wyroki niż śmierć za tak zwaną współpracę z polskim wywiadem? Więc kiedy patrzymy na kodeks karny BSRR, to jest 68 artykuł, szpiegostwo na korzyść państwa kapitalistycznego i wyrok to jest jedyny wyrok, który możliwy, wyższa miera socjalnej zaszczyty, czyli rozstrzał. Więc innego wyroku w latach 30. za to najgorsze szpiegostwo, no nie było niestety, więc w większości te ludzie przechodzili przez rozstrzał. Natomiast różne traktu, no, jak to można powiedzieć, różne momenty, właśnie mógł człowiek powiedzieć, że nie szpiegował, tylko właśnie przychodził czy współpracował z dwoma wywiadami
od razu, bo tak bardzo często było, na przykład pracował z radzieckim wywiadem i współpracował też z polskim wywiadem, więc mogli być zmienione te artykuły i wtedy człowiek mógł pójść tam na 8 lat do lagru. Ale w większości te artykuły i te biogramy tych ludzi, którzy tutaj właśnie, no, tutaj badałem, zbierałem te informacje, no to kiedy był ten 68 artykuł kodeksu karnego, no to niestety tam był rozstrzał. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pytanie do pana doktora Macieja Wyrwę. Gdzie można zobaczyć wszystkie wymienione przez pana dokumenty i czy chodzi o wydarzenie z 41 czy z 1940 roku? Zdecydowanie chodzi o wydarzenia z 1940 roku, a więc zbrodnię katyńską wykonaną przez władze sowieckie, o czym mówiłem. Wszystkie dokumenty, jeżeli pani czyta w języku polskim, są zebrane w takim czteratomowym wydawnictwie Katyń, dokumenty zbrodni, są one tam przetłumaczone na język polski. Również taka wersja skrócona ukazała się w języku rosyjskim. Bardzo łatwo znaleźć. Książka jest również dostępna w internecie w formacie PDF-u. Mówię o tej książce rosyjskiej, także to są znane dokumenty. Część tych dokumentów do niedawna również wisiała, była powieszona w archiwum Federacji Rosyjskiej. Niestety kilka miesięcy temu w przedziwny sposób nagle dostęp do tych dokumentów jest już niemożliwy. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, pan Aleksander Smolenczuk ma podniesioną rękę. Tak, ja chciałbym też dołączyć do odpowiedzi na pytanie, na które odpowiadał Igor Mielnikow. Kilka lat temu razem z Anatolijem Wielkim robiliśmy zbiór dokumentów o polskiej operacji NKWD. To też projekt Centrum Dialogu i Porozumienia Polsko-Rosyjskiego, koordynator Maciej Wyrwa. I bardzo wiele było dokumentów, które świadczyli, że nie zawsze byli rozstrzeliwani za szpiegowstwo na korzyść Polski, tam jakieś do końca niezrozumiałe rzeczy, ale zrozumiałem taką jedną rzecz, że dla tych wszystkich śledczych, dla tych tak zwanych sędziów, to bardzo ważne było przyznanie swojej winy. Pamiętam ja jedną z spraw, takich archiwno-śledczych spraw z tych archiwów, gdzie była po prostu był los dwóch szpiegów polskich. To po prostu dwoje mężczyzn przeszli granicę sowiecką i zostali oskarżeni o szpiegowstwo i byli katowani. Jeden przyznał się i został rozstrzelany. Drugi, ta sama historia, nie przyznał się, otrzymał 5 lat. To do końca ta decyzja to chyba zależała od śledczych w ogóle. I jakieś różne rzeczy tam mogli działać w tej sytuacji. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. Ja jeszcze pozwolę sobie może coś dodać. Oczywiście. Do wypowiedzi pana profesora. Przyznanie do winy było tak naprawdę podstawą i odkryciem prokuratora Andrzeja Wyszyńskiego, który napisał o tym pracę, że tak naprawdę dowody o niczym nie świadczą, a wystarczy jedynie przyznanie się do winy oskarżonego i to jest wystarczający powód, żeby skazać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno pytanie do pana doktora Macieja Wyrwę. Skąd wiemy, że więźniowie byli przewożeni do Koropat. I Charkos Niasow mówi o ponad 10 miejscach w Mińsku, gdzie rozstrzelane ofiary były pogrzebane. Tak naprawdę tego nie wiemy. Dlatego w mojej wypowiedzi pojawiało się słowo prawdopodobnie. I tutaj na zasadzie analogii, skoro większość znanych nam informacji, jak i zeznań świadków mówi o tym, że w Koropatach mordowano więźniów, przewożonych właśnie z więzienia w Mińsku, możemy domniemywać, że również i ofiary zbrodni katyńskiej spotkał taki sam los. A tak naprawdę o tym będziemy wiedzieć dopiero wtedy, kiedy a. odtajniono i udostępnią nam wszystkie dokumenty archiwalne, dwa. Przeprowadzimy prace ekshumacyjne w Kuropatach, jak i w tych wszystkich miejscach, o których będzie mówił dzisiaj profesor Kuzniec. Bardzo dziękuję. Proszę, panie doktorze. Właśnie chciałbym powiedzieć, że ten 68 artykuł to akurat miał pod sobą to, co mówiłem, rozstrzał. Natomiast rzeczywiście w trakcie śledztwa to mogły być perekwalifikacje, czyli zmiana
tego artykułu i zmiana różnych sytuacji. Człowiek mógł rzeczywiście opowiadać o jakiejś grupie czy o jakimś wypadku swoim własnym, ale sytuacja zależała od tym, jaki był artykuł, ale jaki jest artykuł taki, no to innego wyroku tam nie mogło być po prostu, bo w kodeksie tak było napisano. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. Pytanie i komentarz do pana doktora Macieja Wyrwy. Szanowny panie Macieju, z przekazu rodzinnego wiem, że brat mojego dziadka zaginął i został wciągnięty na białoruską listę katyńską. Będę ogromnie wdzięczna za udostępnienie linku do tej książki. Gdzie jeszcze można szukać informacji na ten temat? Dziękuję ogromnie. Pierwsza uwaga. Nie wszystkie osoby, które zaginęły w tym okresie, padły ofiarą zbrodni katyńskiej. System sowiecki mordował, zsyłał, deportował obywateli II Rzeczpospolitej, jak i też samych Białorusinów. Tylko niewielka część tych osób padła, jak już powiedziałem, 3850 osób prawdopodobnie padło ofiarą zbrodni katyńskiej. Natomiast wysłałem tutaj już na czacie link do owej książki, jak wspomniałem, można ją sobie ściągnąć. Przynajmniej na moim czacie on już tam sobie wisi. Jeżeli jest jakiś problem, wystarczy wejść na stronę CPR-DIP-u, czyli instytucji, którą reprezentuję, i tam sobie poszukać. Proszę Panią po prostu o wypełnienie ankiety, a ja już Pani podpowiem, co dalej ewentualnie robić, gdzie szukać pomocy. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Ja mam pytanie do pana profesora Aleksandra Smolenczuka. Czy o kuropatach albo ogólnie o represjach mówi się w podręcznikach szkolnych albo akademickich na Białorusi? Dawno nie zaglądałem do tych podręczników, prawdę mówiąc. Ale ogólnie wcześniej to pracowałem z tymi podręcznikami i obejrzałem. Tak, ten temat represji jest. Na początku lat 90., kiedy powstała Republika Białoruś, kiedy zaczęła się reforma systemu edukacji, w podręcznikach pierwszego pokolenia, tak można powiedzieć, białoruskich dość wiele o tym było powiedziane i powiedziano otwarcie. Po tym roku 1996, te przemiany polityczne, faktycznie już ustalowanie władzy jednego człowieka na Białorusi, to wszystko zaczęło się zmieniać. Jednak i po dzień dzisiejszy mówi się o tych represjach, tylko mówi się bardzo ostrożnie. Mówi się w takim, jak to powiedzieć, że to nie jest taki jakiś ważny problem historii tego Związku Sowieckiego na Białorusi, dziejów sowieckich na Białorusi. Tak, to było. То якось хтось там, хто був винний, то зостав з тим всім скончено, направди. Хоча ж тут тема вижуцець, то направди, то неможливо з подрінчників, то позостає. То діло, то є, там проблем Катині теж є. Хоча ж останні, то не можу повідати о останніх подрінчниках, але подрінчники, які були, здається, з 2011-2012 року, то там просто було повідомлено, що хто стріляв в Катині, то ми не знаємо. Таке, ну, правдиво, така неправда була повідомлена відверто. Знаємо, хто стріляв в Катині, однак, а то ж тільки подрінчники писали, що ми не знаємо, що є різні гіпотези, хто мог стріляти до кінця, ніхто там ніколи не довісив тим. Wszystkim. To taka poluprawda, która na sam rzecz staje się nie poluprawda, a faktycznie falsz i kłamstwo. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Też mam pytanie do pana doktora Jehara Melnikau. Czy istnieje pamięć o polskim rejonie na Białorusi? O polskim rejonie imienia Dzierżyńskiego. Tak, Dzierżyńszczyzna. To jest ciekawe pytanie. No, nie zajmowałem się badaniami właśnie tego rejonu Dzierżyńskiego według pytań etnicznych, ale jak w Dzierżyńsku, no w Dzierżyńsku często bywam i tutaj wydaje mi się, że raczej jak wspominają granice, no to często mówią o tym, że no tutaj był rejon etniczny, ale dla mnie na przykład jako mieszkańca Zasławia, to było trochę dziwnie, kiedy w 2011 roku chowaliśmy dziadka, to
na cmentarzu tutaj obok Zasławia bardzo dużo różnych Tadeuszów, Wacławów zobaczyłem i to było dla mnie trochę dziwnie wtedy, jeszcze nie byłem tak głęboko w tym temacie, a później się zacząłem badać to wszystko i oczywiście, że okazało, że no rzeczywiście połączenie z tym rejonem było duże i połączenie było związane też w tym, że kilka części tego dzisiejszego rejonu mińskiego obok Zasławia znajdowali się właśnie w Dzierżyńszczyźnie. Natomiast represje, właśnie operacja antypolska i późniejsze represje po 1939 roku, to mówiąc takim brzydkim słowem, wyczyścili ten rejon oczywiście od tego, chociaż oczywiście pamięć o tym taka gdzieś jest, pozostała, ale tak masowo to nie spotykałem. Raczej o granicy pamiętają, no ale no, oczywiście władza nigdy nie będzie o tym wspominać, władza, białoruska władza oficjalna, natomiast działacze społeczeństwa właśnie Związku Polaków na Białorusi to raczej też nie pamiętam, żeby tak mocno ten temat podnosili, chociaż mówię, no nie jestem specjalistą od Dzierżyńszczyzny w sensie narodowym, tylko właśnie w sensie tym pogranicznym. Już zadaję kolejne pytanie. Niestety nawet w Polsce nie ma nic w podręcznikach na temat represji na Białorusi. Jak to zmienić? Pytanie do pana doktora Macieja Wyrwa. Przyznam szczerze, że do szkoły chodziłem dość dawno, przynajmniej do podstawowej liceum, więc nie wiem, jaki jest w tej chwili kształt podręczników. Nie mam również dzieci, które mógłbym to sprawdzić. Natomiast wydaje mi się, że jednak mimo wszystko są tam informacje dotyczące represji właśnie po 17 września 1939 roku. Z pewnością nie są one jakoś szczególnie rozróżnione jakby na Ukrainę czy też Białoruś. Dotyczą one, ja strasznie nie lubię tego słowa, kresów II Rzeczpospolitej Polskiej i jestem przeświadczony, że z pewnością w polskich podręcznikach do historii jest tam sporo napisane zarówno na temat zbrodni katyńskiej, jak i innych form represji, na przykład deportacji, czy też tego, co działo się w 17 września na granicy, czym zajmuje się pan dr Mielnikow. Dziękuję. Dobrze, kolejne pytanie. Czy są jakieś dokumenty o mordowaniu ludności polskiej z Dzierżyńszczyzny w Kuropatach? To pytanie do wszystkich państwa. Dobrze, to może ja zacznę w takim razie. Po pierwsze, pochwalę się tutaj również w imieniu profesora Smaleńczuka, że tworzymy tom dokumentów poświęcony właśnie operacji polskiej na Białorusi, który mam nadzieję niedługo się ukaże. Tom będzie dwujęzyczny, to znaczy dokumenty, które były w oryginale w języku rosyjskim i białoruskim będą również tam przytoczone, jak i w tłumaczeniu w języku polskim. Więc myślę, że więc już się coś na pewno na ten temat pokaże. Dziękuję. Dodać, że w tych dokumentach, kiedy wybieraliśmy te dokumenty razem z Anatolijem Wielkim, to bardzo wiele było takich informacji o tych polskich szpiegach, o działaczach z Dzierżyńszczyzny. Jeżeli chodziło o miejsce śmierci, to tylko Mińsk. Mińsk. Gdzie on został rozstrzelany, w jakim miejscu Mińsku? No, myślimy, że Kuropaty, chociaż w dokumentach to jakoś nie zarejestrowano. To znaczy ja może dopowiem. Miałem przyjemność przeglądać wiele dokumentów proweniencji sowieckiej w archiwach rosyjskich, czy też w archiwach na Ukrainie. Przypomnę, że archiwum SBU Ukrainy udostępniło praktycznie cały zasób związany z represjami sowieckimi. Jest to fenomenalne źródło wiedzy. I w żadnym z dokumentów albo niezwykle rzadko pojawia się informacja o tym, gdzie ukrywano ciała. Pojawia się informacja o tym, że wyrok wykonano i tyle. Więc niezwykle rzadko i nie sądzę, żeby udało się znaleźć dokumenty, gdzie NKWD-ści, czekiści będą się przyznawali do tego, gdzie ukrywali ciała ofiar represji. Dlatego potrzebna jest ekshumacja, dlatego są potrzebne
badania nad dokumentami, a przede wszystkim trzeba je udostępnić i wtedy dopiero weryfikacja dokumentów poprzez ekshumację da nam odpowiedź, czy tam właśnie leżą ofiary represji. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie też do wszystkich prelegentów. Pytanie dotyczące archiwów na Białorusi. Czy archiwy na Białorusi kiedykolwiek były dostępne? Czy były dostępne dla badaczy z zagranicy? Czy są teraz dostępne dla badaczy z zagranicy, przede wszystkim dla Polaków? Czy dostępne są wszystkie dokumenty, część dokumentów, żadne dokumenty nie są dostępne? Każdy z Państwa ma doświadczenie badań represji. Czy korzystaliście Państwo z tych archiwów białoruskich, czy też z rosyjskich, ukraińskich, polskich? To możemy zacząć w takim razie po kolei od pana Aleksandra Smolenczuka, panie profesorze. A już mówiłam w swoim wystąpieniu, że pewne materiały archiwalne na Białorusi dostępne i można ich skorzystać. I ten tom operacja antypolska, czy polska operacja НКВД, to zbieraliśmy przeważnie na materiałach fonda КПБ z Narodowego Archiwum Republiki Białorusi. Dość wiele tam materiałów, bo ta partia próbowała jakoś kontrolować, przynajmniej wiedzieć, co tam te organy czekisty wyrabiają, jakieś tam materiały i kopie, i oryginalne nawet sprawy pozostali, z tego można korzystać, chociaż to zrozumiałe, że to tylko taka mała część w ogóle tych zasobów archiwalnych, które w wszystkich tych represjach mogą opowiadać. To samo można powiedzieć o innych, niektórych innych fondach Narodowego Archiwum Republiki Białoruś, Fond Prokuratury BSSR 188, kilka innych fondów, tam coś też można znaleźć, chociaż to zrozumiałe, że to nie wszystko. Główne archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, to wszystko jest zamknięte i tylko na początku lat 90. była taka okazja, bardzo krótko, niedługo, i kilka badaczy, wiem, że ta Tatiana Procka, o której mówiłem, zdolili wejść do tych archiwów. No, mam wrażenie, że z tego nie skorzystali tak, jak możliwe można było skorzystać. Może tu Nina Stużyńska trochę więcej powie, bo ja w ogóle później zacząłem się zajmować tymi problemami niż ona. Co dotyczy badaczy z Polski, to według prawa to nie ma w ogóle przeszkody, żeby badać polski, angielski, amerykański, badał te wszystkie dokumenty, no ale jest pewna praktyka w życiu archiwów białoruskich, która opowiadali mi taką anegdotę o jednym z znanych badaczy polskich z Białostoka, który pojechał do Grodna, żeby w archiwum grodzieńskim, to nie chodziło o represjach, chodziło o innych tematach z XIX wieku, i kiedy on przyjechał, to tak byli zaskoczeni przyjazdem obcego badacza, że nagle przypadło światło w tym archiwum. I archiwum został zamknięty niestety na cały dzień pracy. Czekali, kiedy odjedzie polski badacz. Bardzo dziękuję. Pani doktor, proszę. Ja, kiedy łaska, odkażę na pytanie. Zaprawdę mnie poszczęściło. Tak, odpowiem na pytanie. Rzeczywiście miałam szczęście popracować gdzieś od 1996 roku do 1998 roku, pracowałam w archiwum KGB, ale dla nas było to nowe archiwum i jeszcze nie wiedzieliśmy, jak skorzystać z tej możliwości dostępu. Dlaczego? Dlatego, że to archiwum składa się z archiwum spraw karnych dotyczących albo uczestników przedstawicieli ruchu opozycyjnego, albo ofiar. Oczywiście, kiedy ludzie się zwracali, prosili o zapoznanie się z tą czy inną sprawą, później cała historia się na podstawie tego tworzyła, to tak robiłam. Teraz znam setki tysięcy ludzi, listy. To już byłby zupełnie inny obraz, a tak to oczywiście uważam, że nie do końca wykorzystaliśmy z tego bardzo krótkiego okresu otwarcia. Jeszcze chciałabym tutaj polecić polskim i białoruskim kolegom bardzo bogate archiwa w obwodowych archiwach państwowych. Na przykład ostatnio pracuję w Mińskim Archiwum Obwodowym. Tam jest duży zbiór więzienia mińskiego, 458
tylko 6 tomów opisu. On też dotyczy personaliów. Na każdy gust, albo dla badaczy historii żydowskiej, bo oni przede wszystkim byli figurantami spraw karnych, albo Polacy, czy Białorusini, którzy zazwyczaj mieli artykuły polityczne z tytułu dzieła w polityce w sprzeciwie. Także obóz koncentracyjny, duży zbiór w Archiwum Narodowym, Miejskim Archiwum Obwodowym, w Witebskim Archiwum Obwodowym. Też dla polskich badaczy będzie interesującym archiwem brzeskim i grodzieńskim. Dziękuję. Ja tu dodam też właśnie, że no, ze swojego doświadczenia miesiąc temu do mnie się zwróciła pani taka tutaj z Białorusi, która próbowała znaleźć historię swojego dziadka. W ogóle nie posiadała żadnej wiedzy. Czytała, że kiedyś miałem wystawę o Andersowcach i właśnie no, podejrzewała, że gdzieś tam miał być represjonowany i był w Andersowcach. Więc ja napisałem do tej pani się zwrócić do archiwum FSB, do MWD, czyli MUS, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, właśnie rosyjskich. I tydzień temu dostała całą informację o swoim dziadku, była zaskoczona, przez 10 lat szukała tej informacji, a po prostu podpowiedziałem i tam cała informacja, że w 1939 roku został aresztowany jako leśnik i został przetrzymywany tam, później dostał się do armii Andersa i całą tą drogę przeszedł. Więc oprócz tego z rosyjskimi archiwami teraz z jednej strony jest taki dostęp, kiedy właśnie krewny może napisać i dostać informacje, zresztą właśnie o tych ludziach, którzy byli represjonowani na granicy, to właśnie tak informacje dostawaliśmy. Natomiast miałem takie też doświadczenie, takie bardzo dziwne. Napisałem, zwróciłem się do Muzeum Rosyjskiej Straży Granicznej, dawnej Radzieckiej Straży Granicznej właśnie w Moskwie, aby przekazali, bo ja wiem, znam dokumenty, które mają, nie bardzo duże mają, o 15 właśnie dziale pogranicznym w Zasławiu, ale troszeczkę mają tam parę zdjęć, coś tam. I dostałem odpowiedź, że muszę się zwrócić do oficera Białoruskiej Straży Granicznej w ambasadzie w Moskwie i dopiero przez niego właśnie składać, zwracać i tak dalej. Więc to niełatwo oczywiście, to swoje takie momenty. Na ten moment znalazłem bardzo dużo materiałów, właśnie pisałem temu. No, taka rzeczywistość. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, pan Maciej Werbetek. Myślę, że już moi poprzednicy wszystko powiedzieli. My akurat w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia mamy tą przyjemność, że bardzo blisko współpracujemy z Stowarzyszeniem Memoriał w Moskwie. Więc bardzo dużo dokumentów, informacji uzyskujemy właśnie tą drogą dzięki pracy rosyjskich badaczy, którzy najlepiej wiedzą, gdzie i czego szukać, a przede wszystkim jak sprawić, by udało się taki dokument otrzymać. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. Mówimy o Polskiej Operacji Narodowej 1937 rok, ale czy w takim razie są uwzględnieni Polacy, którzy na przykład byli postrzegani jako szpiedzy łotewcy? To znaczy pewnie tutaj ty o tym opowiesz więcej, natomiast operacja polska była jedną z operacji narodowościowych. W ramach niej ofiarami byli zarówno Polacy, jak i przedstawiciele innych narodów. Zwłaszcza tutaj szczególnie interesująca, o czym pewnie powiesz, jest operacja polska na Białorusi, gdzie Białorusinów było bardzo dużo wśród ofiar tej operacji. Polacy również byli ofiarami innych operacji narodowościowych, jak na przykład operacji łotewskiej. To tam również z pewnością znaleźli się Polacy, jak i przedstawiciele innych narodów. Tak samo przy innych operacjach narodowościowych, greckiej, koreańskiej i tak dalej, i tak dalej. Znajdowali się ludzie innych narodowości, nie tylko tej tytularnej, którą represjonowano w ramach tej operacji. Bardzo dziękuję. Sprawdzam, czy mamy jeszcze pytania. Pojawiło się pytanie o dekomunizację, że dekomunizacja odbyła się na Ukrainie, częściowo odbyła się w Rosji. A co z Białorusią? Czy na początku lat 90. były jakieś próby dekomunizacji, czy te próby nigdy nie zostały podjęte?
Декомунізація Білорусі почалася в червні, в серпні зашлого року, здається. А коли скінчиться, то тяжко повірити. Але сподіваємося, що то не потрива довго, цей процес. Дякую. Jeszcze sprawdzę, czy mamy więcej pytań. Czy są jakieś pytania? Pytania, Olga. Tak, tak, oczywiście. Nie, to pytanie. Sprawa o tym, ja bym odpowiedzieć na to pytanie. Chodzi o to, że rzeczywiście pan Smalanczuk tak powiedział, oddaj dacie. W jej ramach były pewne możliwości, przede wszystkim dekomunizacja. Była związana z wysyłką organizacji społecznych i historyków. Były to, na przykład, były to bardzo interesujące projekty Panteon Narodowy. Były to też jeszcze z lat 90. 2000 projekty, które zorganizowała moja organizacja, dlatego też wiem, jako represje polityczne w Białorusi. Wysyłka organizacji wraz z panem Igorem Kuźniacowym, dzięki wysiłkom tych organizacji ukazały się 3 publikacje. Świadku, między innymi udzielono głosu świadkom, ofiarom represji politycznych pod tytułem Ból ludzi. Też dzięki wysiłkom innych organizacji zrobiono bardzo wiele, ale niestety ta sytuacja się nie rozwija. No, zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo dziękuję. Czy mamy jeszcze pytania? Pytanie do pana doktora Macieja Wyrwy. W jaki sposób zbiera się państwo informacje do tego projektu Losach obywateli Polski pod władzą sowiecką po 17 września? Tak jak już powiedziałem, punktem wyjścia są ankiety, które przesyłają do nas osoby, które szukają informacji o wymienionej osobie. Takie ankiety, następnie dane z tych ankiet sprawdzam, weryfikuję we wszystkich dostępnych źródłach, jakie są dostępne w Polsce i mam dostęp za granicą. Jeżeli okazuje się, że najczęściej coś wiemy, to jest to, że udaje się tej osobie, która się do nas zwraca z pytaniem, podpowiedzieć, co stało się z jej bliskim. Najczęściej niestety ich los jest równie tragiczny jak ofiar zbrodni katyńskiej, a więc gdzieś umarły w łagrach. I taką informacją dysponujemy i wtedy odsyłam taką informację. Jeżeli jednak faktycznie pojawią się informacje, które mogą świadczyć o tym, czyli mamy informację, że były ofiarą zbrodni katyńskiej, czyli mamy informację, że przebywał w więzieniu w Mińsku, że nagle gdzieś z tego więzienia w Mińsku w kwietniu, maju zniknął. Wtedy taką osobę wpisuję po prostu na swoją listę. Mam nadzieję, że tą listę, o której państwu wspomniałem, która liczy już ponad 1200 osób, również udostępnimy niedługo w internecie. Pewnie nie będziemy wydawali kolejnego tomu z biogramami, ale chciałbym, żeby ona gdzieś tam żyła po prostu swoim życiem, żeby wszyscy mogli do niej zajrzeć i mogli weryfikować. Też pragnę podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli jakby na tą książkę. To znaczy bodaj 3 osoby, z pewnością już wiem, że z tej książki nie były ofiarami zbrodni katyńskiej. Dzięki rodzinom się udało ustalić ich inne losy, więc ta weryfikacja działa też w drugą stronę. To znaczy to, że ja nie znajduję dokumentów, być może znajdują się dokumenty rodzinne, które to potwierdzają. Bardzo dziękuję. I ostatnie pytanie też do wszystkich państwa. Jakie są perspektywy badawcze, jak badamy represje na Białorusi i szczególnie zbrodnie w Karpatach? Ja pierwszy zacznę, pierwszy występował. Na dzień dzisiejszej perspektywy to nie bardzo optymistycznie to wygląda. Wygląda, ale mam nadzieję, że jakieś przemiany polityczne, przemiany w państwie to zmienia całkowicie sytuację, bo myślę, że to jeden z takich priorytetów historiografii białoruskiej, historiografii XX wieku, badanie tych represji, bo za tym stoi faktycznie rozumienie istoty tego komunizmu. Komunizmu w wariancie sowieckim, komunizmu w wariancie białoruskim. I to jest bardzo ważne, bo to jakieś, można powiedzieć, że to rozwitanie z komunizmem na Białorusi to jakoś zaciągnęło się najbardziej.
I mam nadzieję, że kiedy zmieni się ta polityka historyczna na Białorusi i ten temat stanie jednym z priorytetnych, to znajdzie się dość wiele tych badaczy i będzie otwarty dostęp do archiwów. I w tej sytuacji to już całkiem inna będzie sytuacja dla badań tej problematyki represji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I mogę ja odpowiedzieć na to pytanie? Odpowiedzieć na to pytanie. Uważam, że ci, którzy zajmowali się tym tematem, będą ten temat kontynuować. Niestety nie mam przedstawicieli młodszego pokolenia historyków, którzy i wiadomo dlaczego. Jest to w ogóle temat, z którym nie da się, który nie da się obronić, aby otrzymać tytuł naukowy. Nie jest to związane z żadnym finansowaniem, czyli człowiek nie otrzyma żadnych bonusów, czyli jest to po prostu powołanie. Jest to obowiązek, jest to misja na przykład moja jako historyka wobec społeczeństwa. Kiedy rozpoczęłam tę drogę gdzieś w latach 90. już trudno zejść z tej drogi. Tak samo, to samo mogę powiedzieć o moich kolegach, ale widzę też rozwój. Być może we współpracy z kolegami z Ukrainy załóżmy takie pojedyncze przedsięwzięcia, na przykład przyjaźnię się z historykami z Iwano-Frankowska, wcześniej też z Lwowa. I właśnie te stosunki, taka praktyka współpracy bardzo wzbogaca i wspiera nawet moralnie w tych czasach, ale niestety do dnia dzisiejszego nie miałam szczęścia, żeby trafić do archiwów polskich, a bardzo bym chciała nawet, żeby połączyć materiały białoruskie, materiały polskie, ale też mamy nadzieję, że wsparcie polskich kolegów, współpraca, aby otrzymać dobre wyniki, możemy się na to, możemy tego czekać. Ja bym tutaj powiedziałam bardzo taki troszeczkę inny moment. Dla mnie, jako obywatela Białorusi, tutaj głównym momentem jest to, żeby same społeczeństwo białoruskie zaczęło rozumieć, co to w ogóle represje stalinowskie, co to kuropaty i co to właśnie represje na skalę tych lat 20. i 30. I to rzeczywiście wtedy nastąpi rozumienie, że no to rzeczywiście moment, który wywarł bardzo duży wpływ na przeszłość Białorusinów, ich państwa, ich w ogóle jako narodu, jako nacji. Więc tutaj bardziej moment polega na tym, że rzeczywiście sytuacja teraz jest bardzo ciężka, ale poprzednie czasy sporo zależało nawet nie tyle od badań akademickich, ile od rozpowszechnienia informacji, popularyzacji tej informacji wśród społeczeństwa. Niestety teraz sytuacja jest ciężka, ale wszystko znów, powtarzam, zależy teraz nie tylko od badaczy, ale od samych Białorusinów, które muszą zobaczyć, co to jest granica, co to właśnie represje przygraniczne, co to jest kuropaty, dlaczego to wszystko było, dlaczego to jest tragedia. I tutaj historycy tylko po prostu służą pomocą, ale informacji i tak jest dużo, tam ta informacja jest otwarta i tą informację trzeba właśnie społeczeństwu białoruskiemu przetrawić. No i tutaj sporo zależy od chęci tego społeczeństwa, od i to trzeba robić jak najszybciej, bo inaczej tutaj może wszystko nastąpić w odwrotny kierunek, radziecki, i to jest niedobrze. Ale spodziewam się na lepsze i zawsze jestem optymistą, więc spodziewam się, że będzie dobrze. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze tylko dodam, że oczywiście marzę o tym, że nowe władze Białorusi przeprowadzą proces desowietyzacji. Dla mnie, jako obywatela Polski, dalej jest przerażające to, że ta instytucja dalej nazywa się KGB, że obchodząc nie tak dawno swoje stulecie istnienia, bo oni nie odżegnują się od swojej przeszłości, zorganizowali wystawę, która była również dostępna poprzez internet. Ja sobie obejrzałem tę wystawę. I dla tych ludzi dalej Jagoda, Beria, Jeżow są bohaterami i idolami godnymi naśladowania. I to jest dla mnie najbardziej przerażające. Bardzo dziękuję. Widzę, że kończy się nam czas. I chciałabym bardzo podziękować wszystkim prelegentom, wszystkim panelistom.
Uważam, że to było bardzo ciekawe referaty i bardzo ciekawe dyskusje.